Tauron rozwija współpracę ze szkołami średnimi. Jest to element szerszego programu, którego celem jest kształcenie przyszłych kadr grupy. Na mocy podpisanych porozumień pod patronatem Taurona w Zespole Szkół w Libiążu powstanie klasa o profilu Technik Energetyk, a w Zespole Szkół w Krzeszowicach klasa o profilu Technik Górnik Odkrywkowy. Jest to odpowiedź na powstającą lukę pokoleniową w tych zawodach. Współpraca obejmuje praktyki zawodowe w spółkach Grupy Tauron, dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach tzw. bloku energetycznego, prelekcje dotyczące funkcjonowania branży energetycznej oraz gwarancje zatrudnienia dla najlepszych uczniów z klas patronackich. Tauronowi zależy na tym dlatego i musi na tym zależeć, że w pewnej perspektywie pojawi się luka pokoleniowa, jak chodzi o średnią kadrę techniczną. I podjęliśmy dzisiaj to wyzwanie dlatego, że trzeba przestać o tym mówić, trzeba wreszcie coś zacząć z tym realnie robić. Kończy się czas edukacji zawodowej czysto teoretycznej, ona staje się i teoretyczna, ale również praktyczna. I efekt obydwu tych działań to efekt synergii, który przede wszystkim odłoży się, którego beneficjentami będą młodzi ludzie, którzy przyjdą tutaj do tej szkoły i do innych szkół, których wspierał będzie Tauron i za to wszystkim, a szczególnie zarządowi Tauronu, bardzo dziękuję. We współpracy ze szkołami realizowane będą również inicjatywy wspierające kadrę dydaktyczną oraz ukierunkowane na unowocześnianie procesów i programów kształcenia. W ramach współpracy z ponad 50 placówkami edukacyjnymi uczniowie, studenci i absolwenci mogą liczyć na praktyki i staże w Grupie Tauron. Tylko w ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało ponad 1000 osób. Wykształcenie techniczne staje się coraz bardziej pożądane na rynku pracy. W tej chwili ludzie, którzy kończą kierunki studiów humanistyczne, mają coraz większe problemy z znalezieniem pracy, natomiast jest ogromna potrzeba inżynierów, ale też techników, czyli tych, którzy wykonują zwykłe, normalne prace, mówiąc kolokwialnie, ci, którzy zajmują się montowaniem sprzętu, a też jego serwisowaniem. Mam nadzieję, że uczniowie zostaną dobrze wykształceni praktycznie. Mam nadzieję, że zasilą potem wolne miejsca pracy, że dostaną pracę i że firma ostatecznie będzie zadowolona także z nich jako pracowników.